Cześć. Dzisiaj, jako że mamy grudzień, święta się zbliżają, otrzymam od klienta taki zestaw zrób to sam. Sam jeszcze nie zaglądałem do tej siateczki. Miałem tylko informację, że na pewno potrzebne będzie gniazdo zasilania, tak? Więc gniazdo zasilania już u mnie jest. Zasilator nie będzie potrzebny. Aha. I wszystko jasne. Zrób to sam. To już wiem, po czym klient wywnioskował, że potrzebne jest nowe gniazdo. Śrubki na pewno się przydadzą. Taśma ma chyba tylko ściągniętą izolację, tak więc nie powinna być uszkodzona. Później się okaże. No dobra, nie powinno być to trudne zadanie. Tylko... Dobra, to jest włącznik, jak się domyślam. Zaraz to sobie ułożymy. Włącznik jest tu. To włącznik będzie, czekajcie. Dobra. Ja już kiedyś ten komputer miałem u siebie. Więc to tutaj to będzie tak, to będzie w ten sposób. Tylko pytanie, czy to się jakoś tu powinno trzymać, czy powinno zostać zamontowane do obudowy. Zaraz się okaże. To na pewno to nie siedzi. Powinna być w tym miejscu, tutaj przycisk styka się. Jakieś dziwne wrażenie, że to na pewno powinno się tu jakoś trzymać. Aha, dobra, czekajcie. Pomału. O. Dobra. Już wiem. O, w tę mańkę. Tak. No dobra. Wszystko jest na swoim miejscu. No to chyba miał być dla mnie największy problem, żeby znaleźć, czy największy. No, nie wiedziałem skąd to jest. Więc okej. Gniazdo zasilania. Z tej strony.
kleję. Dobra, widać wyłamanie. Znaczy gniazdo tu siedzi ciągle, znaczy wtyczka. Tyle zostało. Czy wy to widzicie? Z wtyczki. Dobra. Wszystko siedzi. Możecie słyszeć odgłosy gali KSW z dnia wczorajszego. A oglądam dziś, bo wczoraj wykupiłem dostęp na ich stronie i niestety obsługa techniczna nie ogarnęła, że to będzie miało taki rozmach. I niestety wczoraj wszystko im padło, nic nie można było obejrzeć. Tak więc na dziś nadrabiam. Aczkolwiek swoją drogą będę dochodził zwrotu pieniędzy, gdyż chciałem sobie obejrzeć program wczoraj, tak? Dzisiaj to już znam wszystkie wyniki i tak dalej. Widzę, że zostały wygięte też piny od baterii. Nie wiem, czy wy to widzicie. Nieznacznie, ale później zobaczymy, czy to nie będzie problem. No dobra, i teraz dojść do tego, co się tutaj, czekajcie, muszę to tak poskładać w miarę. Nie jestem pewien, ale to chyba tak, bo już kiedyś jakiś komputer dostałem w kawałkach w siateczce. Nie jestem pewien, czy to też, czy to nie był ten sam. Tak mi jakoś coś świta. Dobra. Zobaczmy na te śrubeczki, jakie mamy. Czy uda się coś tu jakoś zaraz dopasować. Bo niestety nie jest tak łatwo, jeżeli nie ja to rozbierałem. No proszę, płytka siedzi źle. Tak jest źle osadzona. Żebym trochę zrobił zoom. Póki co. O. Będziecie mieli trochę bliżej. Dokładniej będziecie widzieć. O. Tak. I tutaj jest przełącznik od Wi-Fi zapewne. Więc trzeba to wszystko zgrać. Dobra, i teraz już siedzi równo fajnie. Teraz dobra, gdzie tutaj może być jakiś. A, dobra, tutaj. Jeszcze przymierzę, żeby nie zakrył czegoś. Okej, w tym miejscu jest jedna śrubka mocująca. Za długa, trochę wystaje.
też nie ta. To na pewno nie jest ta śrubka. I tej właściwej to ja tu nie widzę, powiem wam szczerze. Dobra, tak więc właściwa śrubka została gdzieś posiana. Trzeba sięgnąć do swojego zapasu. Okej, ta powinna grać. Zaraz wam pokażę, czy sam najpierw sprawdzę. Nie wiem, czy wy to zobaczycie. Widzicie różnicę? O, super. Weszła cała. Płyta nie ma luzu góra-dół. Tak powinno być. Dobra. Przymierzmy teraz, bo tak nie za bardzo mam tak. Tak, to chyba w tej kolejności. Dobra. Już was troszkę odsunę. Nie będę miał czasu kontrolować tego. Siedzi. Poczekajcie, bo tak widzę tutaj. Tą śrubkę już chyba się wkręca od dołu. Raczej na pewno. Zaraz to jeszcze pewnie jakoś zweryfikujemy. Dobra, i którędy teraz puścić?
puścić te anteny. Chyba tu. Tutaj boczkiem. Jest takie wyżłobienie. Ok, i teraz na pewno musimy dokręcić palmreścik. Znaczy mam takie, tak, bo klawiatura nie ma żadnych gwintów. Raczej w temat. Ok, czyli tutaj palmrest dokręca się od dołu. Zaraz zobaczę jeszcze tu. Tak, całość będzie działała się od dołu. Tak więc pomału przechodzimy do końcowego montażu, czy końcowego. Dobra, odpalmy, zobaczmy czy nie wybuchnie. Zobaczymy przy okazji, czy te skrzywienie tutaj pinów. Nie, bezproblemowo. Coś nie działa.
Coś nie gra. Teraz zobaczymy, czy wszystko podłączone. No kurde, mogłem wszystkiego nie... No w sumie nie skręciłem wiele. Proszę, może jednak tylko nie dopchnąłem do silacza. Dobra, zaraz, spoko. Dobra, drugie podejście. Spoko, trzeba było po prostu do końca dopchnąć zasilacz, wtyczkę zasilacza i prąd się pojawił. Pojawił się i zaraz znikł. Coś tu nie gra. Dobra, szukajmy. No dobra. Coś. Czy zasilacz jest mocno tutaj porzeźbiony? Słabo wygląda. No, ale zobaczymy. Zaraz zobaczymy, słuchajcie. Dobra, widzę już napięcie. Zaraz postaram się dobrać swój zasilacz i sprawdzić. Wykluczam raczej, że gniazdo jest uszkodzone, gdyż jest nowe. Tak więc jak widać, tym sobie ruszam wtykiem, nic się nie dzieje. Tak więc poza rozwalonym gniazdem, które no kto wie, może ktoś chciałby próbować reanimować, okazało się, że wtyczka z zasilacza też jest już nic nie warta. Nie wiem, czy przypadkiem nie było to na tej zasadzie, że ona już dawno była rozbita. Klient po prostu ją tam dopychał, aż w końcu wyrwał to gniazdo i doszło do tego, do czego doszło. No dobra, słuchajcie.
To chyba tyle, tak. No, ja sobie poskręcam w spokoju, jeszcze go przeczyszczę lekko. Cóż, każdy ma puzzle, jakie lubi. No mi się trafiły dzisiaj takie. Było to Lenovo S10-2. Kiedyś miałem ten komputer, kojarzę tapetę. Dobra, to było na tyle. Dzięki za poświęcony czas. No i zachęcam do jakiejś tam aktywności na kanale, do subskrypcji. Kto co lubi.